Cześć, Bartek. TryHack mnie na pewno w 2023, 13 grudnia, w dniu 13, startujemy tą maszynę. Widzimy tutaj wykrywanie włamań, intrusion detection, do garnków przez ściany, tutaj pods through the walls. No i jest to blue-teamowe wyzwanie, patrzymy czy jest split view, nie ma split view, dlatego zaraz wracam. Ok, maszynka przygotowana. No i tak, cele kształcenia, naucz się analizę przez model Diamond i tak dalej, i tak dalej. Model Diamond. Tutaj mamy nasze SSH, także Want Winkle. Kurde, te hasła to takie dają zawsze. I hasełko. Zaraz się połączy, no i tak, wprowadzenie, wykrywanie włamań, no, kluczowy element cyberbezpieczeństwa, spoko, tak, uczymy się być jeszcze lepsi, okej. Okay. Analiza incydentu. Weź pod uwagę zdarzenie związane z zagrożeniami cybernetycznymi, które miało ostatnie miejsce w Best Festival Company i Antarctic Raw. Zidentyfikowaliśmy wskazówki i artefakty, ale jeszcze nie połączyliśmy ich w całość, aby doprowadzić nas do atakującego. Potrzebujemy struktury, która umożliwi profilowanie atakującego, zrozumienie jego ruchów i pomoże nam wzmocnić naszą ochronę. Model Diamond. Ja wiem, że tego nie ukończyłem. O, jednak to ukończyłem. Nieważne. Platforma analizy bezpieczeństwa, które doświadczają profesjonaliści, używają odkrywania tajemnic. Składa się z czterech aspektów. Przeciwnik, ofiara, infrastruktura oraz capacity jako zdolność w sumie. Wykorzystamy wiedzę, którą zdobyliśmy w poprzednich dniach Advent of Cyber, aby odkryć sekrety ukryte w tych pozostałych funkcjach, podstawowych funkcjach, przepraszam. Nasz przeciwnik. W naszej ekscytującej historii odkryliśmy podejrzane zagrożenie wewnętrzne, które powoduje problemy w Best Festival Company i zakłóca proponowaną fuzję z Antarctic Craft. Dobrze. Ta osoba, którą nazwiemy operatorem przeciwnikiem, nie jest zwykłym awanturnikiem. Są to sprytni napastnicy lub złośliwe podmioty odpowiedzialne za cyberataki lub włamania. Operatorami przeciwnika może być osoba fizyczna lub cała organizacja, której celem jest zakłócenie działalności firmy. To nie jest jedyny typ przeciwnika. Klient lub będący przeciwnikiem to kolejny intrygujący gracz w wielkim planie. To oni czerpią korzyści z cyberataku i mogą skonsolidować wysiłki różnych operatorów przeciwnika. Wyobraź sobie to. Zbiór przeciwników współpracujących w celu zorganizowania powszechnych naruszeń bezpieczeństwa, podobnie jak enigmatyczne grupy zaawansowanych trwałych zagrożeń, czyli w skrócie APT. Ofiara to nic innego jak cel niegodziwych zamiarów przeciwnika, może być pojedyncza, może być domena, cała organizacja itd., itd. Infrastruktura, każdy przeciwnik potrzebuje narzędzi do realizacji swoich złośliwych celów, wymagają oprogramowania lub sprzętu. Infrastruktura reprezentuje fizyczne i logiczne połączenia, które wykorzystuje przeciwnik, bla, 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 bla. No a teraz nasza zdolność. Ach, jakie możliwości dają ci przeciwnicy, jakie umiejętności, narzędzia i techniki stosują? Okej, okay. ZTP, phishing, wykorzystywanie luk zabezpieczenia, inżynieria społeczna, malware ataki, zagrożenia wewnętrzne, ataki typu DOS. I tutaj mamy ten model diamentowy, zdolność defensywna, czyli threat hunting oraz zarządzanie podatnościami, infrastruktura obronna, ok, no dobra, firewall. No i tak, potężny firewall jest strażnikiem sieci i strażnikiem cyberbezpieczeństwa, urządzenie zabezpieczające sieć czuwa, monitorując i kontrolując przepływ i odpływ przychodzącego i wychodzącego ruchu sieciowego. Ok, no i mamy takie typowe firewall, czyli bezstanowe filtrowanie pakietów. Najprostsza funkcjonalność sprawdza i filtruje poszczególne pakiety sieciowe w oparciu o zestaw reguł wskazujących źródłowy lub dostawowy adres IP i protokoły i porty. Zapala sieciowa nie bierze pod uwagę żadnego kontekstu każdego połączenia podczas podejmowania decyzji i skutecznie blokuje ataki typu denial of service, czyli DOS, po prostu odmowa usługi oraz skanowanie portów. Następnie mamy inspekcję stanową, jest bardziej wyrafinowana, służy do śledzenia stanu połączeń sieciowych i wykorzystania tych informacji do podejmowania decyzji dotyczących filtrowania. Na przykład jeśli pakiet kierowany jest do sieci, jest częścią nawiązanego połączenia, stanowa zapora sieciowa przepuści go, pakiet zostanie jednak zablokowany, jeśli nie jest częścią nawiązanego połączenia.
Dalej mamy proxy. No to proxy to jest taki po prostu serwer pośredniczący. Dalej tu mamy WAFA. Też w sumie może być serwer pośredniczący, nie musi być. Po prostu ma za zadanie blokować jakieś typowe query SQL-owe, XSS-owe i tym podobne. No i New Generation Firewall ma być z tym wszystkim. Zazwyczaj średnio to działa, ale już powoli coraz lepiej. No i tak, możemy sobie zobaczyć na chwilę status. Status jest inactive. Zobaczmy, jakim... Serio, dałem złe hasło? Okej, okay, ciekawe. Kurde. Dobra, damy już tam tego roota zaraz. Inactive. Gdzie ty jesteś? Tutaj. Van Dinkley wie, że jest skomplikowana zaparaściowa, jest domyślna, że konfiguracyjnym w Ubuntu. Początkowo patrzymy na status. Okay, nie, obecnie nie ma żadnych reguł, więc możemy sobie zdefiniować domyślne reguły zawierające, blokujące ruch. Zobaczmy sobie takie coś. OK. No i takie coś. Pozwolimy na 22 port. Dobra, to mieliśmy. Okej. Okay. Teraz zabrońmy temu adresowi. Jakikolwiek jest to adres. Teraz możemy zabronić temu adresowi tylko na ETH0. Okay. Teraz możemy dać update this rule. Tu mamy allow, no to powinno być git. OK. No i teraz możemy zobaczyć status verbose. No i spoko, wszystkie te rzeczy pokazane. No i teraz, co się stanie, jeżeli request zostanie prawidłowo skonfigurowany, możemy zresetować, przewrócić do pomyślnego, do tego ponownego, no, poprzedniego stanu. Yes. OK. No i tak, honeypot. Dobra, wróciłem w skrócie, honeypot to po prostu taki serwerek, który jest trochę podatny albo bardzo podatny i ma ściągnąć na siebie cały ruch. Jeżeli ktoś jest w sieci na przykład, albo w sumie nawet na zewnątrz sieci, ma po prostu zbierać ataki. Nie? Honeypoty o niskiej interakcji, pomysłowo naśladują proste systemy, takie jak serwisy internetowe, bazy danych, zbierają informacje na temat zachowań atakujących, wykrywają nowe techniki ataku. Honeypot wysokiej integralności, wynoszą oszustwa na nowy poziom, emulują złożone systemy, takie jak system operacyjny i całe sieci, zbierają szczegółowe informacje na ten temat. Okay. Ale by zdemonstrować, jak to skonfigurować, użyjemy narzędzia o nazwie Pentbox. Zostało zainstalowane na naszej maszynie wirtualnej w tej lokalizacji. Także możemy jeszcze przejść. Uruchomimy je. OK, uruchomimy je. No i czekamy chwilkę. OK. I tutaj mamy tak. Dwa. No to dajmy dwa. OK. Select two net. OK, dwa. And follow option 3 to install honeypot. Trzy. OK, uruchomiłem już. Teraz mamy dalej manual configuration 2. I teraz insert port to open. Invalid option. Czemu 2 jest invalid option? To było 3. Ten, czekajcie, 0. Network tools. Honeypot. Manual. A. 8080.
Okej. Po zapoznaniu się z tym wszystkim, wykorzystaj swoją wiedzę, utwórz prostą witrynę internetową, która ma być ukryta pewnymi regułami. W tym katalogu twoim zadaniem jest aktualizacja reguły, aby udostępnić witrynę publicznie, znaleźć flagę. Spoko. Nie wiem, quit. Nie wiem. Który model jest często używany do analizy strategii włamań i obrony? Tam było Diamond Model. Która zdolność obronna jest wykorzystana do aktywnego wyszukiwania oznak złośliwej aktywności? Defensive Capacity? Będzie ta, nie jest ta. Defensive, dobra, to będzie to, threat hunting. Okej. Okay. Na jakich dwóch głównych obszarach skupiamy się w zakresie infrastruktury? To na pewno będzie to firewall? I co, honeypot będzie chyba? Ja myślę, że honey, o. Okej. Okay. Które polecenie zapory sieciowej służy do blokowania ruchu? Deny. Okej. Okay. W jednej z historii pojawiła się flaga. Czy możesz ją znaleźć? Okej. Okay. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Ta flaga jest teraz. Może tutaj. Okej. No i ostatnio, jeśli się podobało, możesz odwiedzić to Network Device Hardening. O, nie zrobiłem jeszcze, spoko. To zrobię niedługo. Completed. Tyle ode mnie. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Na razie.